Branża LPG w Polsce stawia sobie za cel zwiększenie ilości samochodów zasilanych autogazem. Jednak jest spora grupa kierowców, którzy na razie nie zdecydowali się na ten rodzaj zasilania swoich aut. Badania przeprowadzone przez Information Market pokazują, że dzieje się tak z dwóch zasadniczych powodów. Po pierwsze ze względu na kwestię opłacalności takiej inwestycji, a po drugie ze względu na zagadnienia bezpieczeństwa takiego posunięcia. W Polsce 75% całego zużywanego gazu propan-butan, czyli gazu LPG, to gaz zużywany na cele autogazu, czyli do napędu samochodów. Nic więc dziwnego, że ten segment jest motorem napędowym całego rynku i rynku, który od kilku lat znajduje się w fazie pewnej stabilizacji, można by wręcz nawet powiedzieć stagnacji. Dlatego firmy z branży LPG w Polsce zawsze mówią o tym, że zależy im na tym, aby pojawiało się na polskich drogach coraz więcej samochodów zasilanych autogazem, tak aby konsumpcja tego paliwa wzrastała. No jednak dużo jeszcze właścicieli i kierowców nie decyduje się na takie posunięcie. Do tej pory często zastanawiano się nad tym, czemu tak się dzieje, natomiast firma Information Market postanowiła sprawdzić to w drodze badań społecznych. Information Market postanowiło przeprowadzić badania opinii publicznej, które pokażą, dlaczego kierowcy nie wybierają autogazu. W drugiej połowie marca na nasze zlecenie firma MANTS Badanie Rynku i Opinia przeprowadziła sondaż. 14% respondentów odpowiedziało, że już ma w swoich samochodach instalację LPG. Ponad 37% osób zadeklarowało, że nie podejmuje decyzji w kwestii paliwa samochodowego, bądź w ogóle nie ma samochodu. Natomiast pozostawia to około 50% respondentów, którzy samochody mają, jeżdżą nimi, ale nie jeżdżą na autogazie. Zdecydowanie najwięcej odpowiedzi negatywnych przypadło kwestiom związanym z bezpieczeństwem. To znaczy ponad 12% ludzi deklarowało, że nie decyduje się na autogaz ze względu na obawy o bezpieczeństwo korzystania z tego paliwa. Prawie 10% respondentów uważa, że czas zwrotu takiej inwestycji byłby dla nich po prostu za długi i im się to zwyczajnie nie opłaca. Warto też powiedzieć, że prawie 7% osób odpowiedziało, że nie decyduje się na autogaz ze względu na różnego rodzaju niedogodności związane potem z użytkowaniem takiego samochodu, czyli na przykład utratę miejsca w bagażniku, gdzie trzeba wstawić pojemnik na gaz LPG, zakaz wjazdu do niektórych parkingów, czy też rzekomą utratę mocy przez silnik samochodowy. Co ciekawe, w gronie odpowiedzi z zauważalnymi ilościami pojawiły się też takie kwestie jak prestiż, czy też raczej brak prestiżu wynikający z jeżdżenia na autogazie, czy też sprzeczne opinie mechaników, sprzeczne rekomendacje w zakresie, czy warto. Wyniki badań wykonanych przez Information Market pokazują, że przed branżą LPG w Polsce jeszcze trochę pracy. Wysoki udział kwestii ekonomicznych i tego, że ludzie obawiają się długiego czasu zwrotu z inwestycji w autogaz, powinno się kontrować dynamicznymi wyliczeniami dokonywanymi na bieżąco, bo przecież relacje cenowe autogazu wobec paliw tradycyjnych cały czas się zmieniają, więc być może część respondentów bazowała na jakichś opiniach zasłyszanych dawno temu. Obawy o bezpieczeństwo stosowania LPG to jest pewna łata, która tej branży towarzyszy od dawna. Tutaj wszyscy, którzy angażują się w promowanie LPG, muszą przywoływać rzetelne, konkretne, wiarygodne informacje obalające tego typu mity. A jeżeli chodzi o niedogodności związane ze stosowaniem autogazu, no to cytując klasyka, niech minusy nie przysłonią nam plusów. I na tym wszyscy, którzy chcą rozwijać w Polsce LPG, muszą się w najbliższych latach skupiać.